finałowe wodniane 9 wil kategoria juniorek młodsi. O brawo, o tytuł mistrzowski walczyć będzie zawodniczka z klubu UKS 13 Joker Tomaszu Mazowiecki, Kinga Pietrza. Oraz zawodniczka z klubu UKS Wila z Duny, Weronika Karnik. Bilardowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Bielce 2019. Pojedynki finałowe wodniane gry 14-1. W kategorii juniorów o tytuł mistrzowski walczyć będą zawodnicy z klubu Pum Bilard Wejherowo, Michał Muklewicz i Konrad Kleiszmin. W kategorii juniorów młodszych na stole telewizyjnym o tytuł mistrza walczyć będzie zawodnik z klubu Hades Poznań, Wiktor Zieliński oraz zawodnik reprezentujący klub Limonare Arkadia Tczew, Kamil Szonszor. Proszę o rozpoczęcie pojedynków. Tym samym są to już ostatnie mecze naszych 5-dniowych mistrzostw. Bezpośrednio po zakończeniu pojedynków finałowych odbędzie się wręczenie tytułów mistrzowskich oraz zakończenie mistrzostw i informacje o powołaniach do kadry narodowej. Przypominam także, że po zakończeniu tej ceremonii jeszcze obowiązkowo wszyscy mistrzowie Polski, wszyscy, którzy zdobyli tytuły mistrzowskie, indywidualne zdjęcia z pucharem, następnie wszyscy mistrzowie razem, wszyscy medaliści dnia dzisiejszego. Jeżeli są drużyny, które zdobyły tytuły w grach drużynowych, także z medalami oraz na zakończenie cała kadra w koszulkach kadry. Po raz ostatni witamy Szanowni Państwo, to już ostatnie finały Mistrzostw Polski Juniorów 2015 roku. No i cóż, Kamil Szonszor, w zasadzie widzieliśmy, wiemy doskonale, dwa razy w finale, dwa razy wygrał, to jest trzeci raz i drugi raz po raz przeciwko Wiktorowi Zielińskiemu. Teraz Wiktor wczoraj był najlepszy. No i cóż, jeżeli Wiktor wygrałby ten finał, to pod względem dorobku indywidualnego zrównałby się z Kamilem Szonszorem i troszeczkę ukradłby z tego spektaklu, w którym główną rolę od samego początku grał zawodnik z Tczewa. Po raz kolejny finał w grupie juniorów starszych to wewnętrzna sprawa zawodników Pul Bilard Wejherowo, Kleinschmidta i Muklewicza, no ale to nie zapowiada się na finał, na jaki oczekujemy, bo cóż, to dużo mówić. Wolno i bardzo zachowawczo grali obaj panowie w poprzednich pojedynkach, o tym później. Tymczasem widzimy, że dobrze, właściwie po złym rozbiciu, dobrze zaczął Kamil Szonszor i teraz czeka go taki pierwszy test, kombinacja, bo chyba ta 15 nie przechodzi tak, jakby chciał tego Kamil. A to nie jest trudne zagranie. Bardzo pewnie jest na czwórce. Jeszcze grupa dziewcząt, rzecz jasna. Tam Weronika Karwik i zdaje się, że Kinga Pietrzak. Ci zawodnicy, mówię tutaj o Szonszorze i Zielińskim, spotykali się dotychczas 12-krotnie. Tylko 4 razy wygrał Kamil Szonszor. Ale za to za każdym razem, kiedy panowie spotykali się w finale, a było to 2-krotnie, nie licząc tego roku, wygrywał Szonszor. To był finał turnieju o Grand Prix Polski Juniorów i to był finał Mistrzostw Polski Juniorów 10 mil w tym roku. Także Szonszor w finale ma patent na Zielińskiego, ale to Zieliński Szonszora w tym turnieju w 14-1 dzisiaj pokonał. I to naprawdę, naprawdę w taki sposób, po którym fakt, że Kamil doszedł do tego finału,
dobrze o nim świadczy. 60-punktowy break załatwił sprawę. No i Wiktor jest na pewno po pierwsze i w stanie, i chętny, żeby drugiego takiego breaka sprezentować swojemu rywalowi, bo to jest wewnętrzna rywalizacja, jak mówiłem, w tej nieco wyższej lidze, powiedziałbym nawet juniorów młodszych, w lidze, w której grają Szonszur, Macioł i Zieliński. No cóż, dlatego ten mecz ma wielokrotne znaczenie, zwłaszcza dla Wiktora Zielińskiego, bo Kamil już na pewno swoje tutaj zrobił i potwierdza, że na ten finał jeszcze sił mu nie brakuje. Nie wiem, czy jest z nami Jan Niewęgłowski. Jest. Czekałem, aż pozwolisz, żebym coś powiedział. Powróciliśmy z koncepcją taką sprzed 2 dni w tym drugim streamie, który otworzyliśmy dla Państwa na te mistrzostwa. Możecie Państwo obserwować dwa pojedynki, pozostałe dwa pojedynki finałowe. No i układ gier jest ustawiony tak, że widać po prostu te pojedynki bardzo dobrze w tym drugim streamie. Po lewej stronie tutaj widoczny finał grupy panów, grupy tej starszej i dziewczęta po prawej stronie. Również nie będzie problemu z dowiedzeniem się, jaki wynik jest. Jaki wynik jest w tych spotkaniach. Kończy pierwszy trójkąt Kamil Szonszur. No i teraz w zasadzie zbliżamy się do takich wiążących decyzji. Musimy troszeczkę poprognozować. Otwieranie jedynki, dwójki z trzynastki i liczenie, że tu się pojawi Blake'owa. Tak jest. I ta Blake'owa się nie pojawia jednak. Tyle tylko, że jest nieco lepiej, bo dwunastka jest niżej na stole i z niej łatwiej byłoby otwierać kolejny trójkąt niż z dziewiątki. Bo jedynka jako breakowa w tej konfiguracji jest w zasadzie nie do wykorzystania. Tak, cztery i trochę trójkąta potrzebne Kamilowi Szonszorowi, żeby w tym podejściu zakończyć ten pojedynek, a po pierwszym starciu z Wiktorem, no nie może on wykluczać, że każdy błąd może przynieść porażkę w tym pojedynku. Tak jest, no tym pierwszym meczem Wiktor zdecydowanie podłożył ogień pod fotelem Kamila, bo Kamil nie będzie chciał siadać, będzie się bał usiąść. No i zobaczymy, czy Wiktor Zieliński jest w stanie zrobić kolejnych 60 punktów. Na pewno jest w stanie, 141 to jego rekord, którym się chwali. Co się działo w ogóle przez ten turniej? Wiktor Zieliński bez porażki w półfinale pokonał Adriana Kozakowskiego 60-6 i spodziewać się można, że tam też się jakiś fajny break pojawił. Kamil Szonszor pokonał 60-16. No niestety momentami dość bezradnego Daniela Macioła. I mecz może nie stał na najwyższym poziomie, ale na pewno skuteczniejszy był dużo Kamil. Panów oglądamy w tym wydaniu w takim razie. Zieliński zaczął od zwycięstwa nad Drożdżyńskim, potem nad Brzezińskim i jako się rzekło nad Szonszorem. Szonszor tym samym pokonał Kaźmierczyka, Adamczyka, przegrał z Zielińskim i wygrał z Łysoniewskim. W meczu, w którym Łysoniewski naprawdę nie stanął, niestety na wysokości zadania. Wysokość zadania wymierzana tutaj jest na potrzeby tego elaboratu poziomem umiejętności Piotrka Łysoniewskiego. W grupie starszej jako się rzekło, po dość nużących półfinałach Michał Muklewicz z Krystianem Ćwiką ostatecznie wygrał 70-67, ale no trzeba podkreślić, że w zasadzie połowę meczu to zajęła sama końcówka, kilkanaście ostatnich punktów. Konrad Kleinschmidt pokonał Daniela Szymczaka, który jest niewątpliwie sensacją tego turnieju, a to czy na plus, czy na minus, to w zasadzie powinni rozstrzygnąć w swoich sumieniach faworyci, którzy ulegli Danielowi Szymczakowi i oprócz faworytów Max Król. Ale już dajmy spokój Maxowi, bo myślę, że Janek Niewęgłowski w klubie tutaj przez kilka ładnych tygodni będzie Maxowi przypominał o tych, no, ostatnich dla Maxa przede wszystkim.
takich ironicznie i sarkastycznie patrząc z perspektywy losu pechowych dla króla w mistrzostwach. Zdaje się, że mieliśmy przynajmniej przez chwilę drobne problemy techniczne, dlatego będziemy się musieli przez moment posiłkować przede wszystkim tym, co zawodnicy nam prezentują na swoich tablicach wyników. Wiktor Zieliński już buduje tego breaka. Zapoczątkował od zera w zasadzie, czyli od breakowej. Udało nam się opanować chwilowe problemy techniczne, jesteśmy już z powrotem. Zreferuję, co się działo. Wiktor Zieliński robił trójkąt, pomylił się na pozycjonowaniu na breakowej, nie miał kąta, ostatecznie pomylił się na wbiciu i z tego, co zostało na stole, skorzystał w takim stopniu, jak widzimy, Kamil Szonszor. Dobra. O, a na drugim, przy drugim stole... Zdaje się, że Michał Muklewicz buduje sporego breaka. Wiktor Zieliński, czy był mistrzem Polski juniorów 14? Nie, jeden nie. Miał złoto i srebro. Kamil Szonszor też nie był. Powiedzmy, że póki co z tempa tego pojedynku możemy być zadowoleni.
na przekór trochę, panowie w grupie starszej, no zapowiedzieliśmy powolny pojedynek. No jak na razie Michał Muklewicz tam sprawnie, dosyć sprawnie sobie radzi. Jak na razie w breaku powyżej już 28 punktów. Tak, trzeci trójkąt. Tymczasem trójkąt w pewnej mierze otworzył się na stole tym naszym głównym, ale jak widzimy, nie będzie mógł z tego w pełni skorzystać Wiktor Zieliński. Oj, to jest złe, to jest bardzo złe zagranie. Otwiera na pewno dwójkę, dziewiątkę również. Kombinacje piątki i dwunastki, chociaż to już jest ten wariant zupełnie niepotrzebny do rozważenia, bo jest przede wszystkim właśnie ta wila, do której składa się teraz Kamil Szonszor. Należy się spodziewać około 10-punktowego prowadzenia przynajmniej Kamila Szonszora po tym trójkącie. Znaczy przynajmniej po tym należy się spodziewać 10-punktowego prowadzenia. No ma w czym wybierać, znaczy no na razie nie ma, ale ma jak sobie sprawę załatwić. Z siódemki nawet można by już w tej chwili podjąć decyzję, żeby z siódemki rozbijać. Ten układ po prawej części można luźno, bez kolizji z siódemką, ten układ na wokół punktu głównego można bez kolizji z siódemką rozwiązać. Panie zakończyły zapewne. Te prawa nie są przypadkowe. No niemożliwe. Jak to się stało? Na złość, no po prostu Janek, na złość nam, no. No to jest niemożliwe. Znowu Weronika Karwik. No 4-0 się skończyło. No musiało się tylko skończyć. Sądząc po ilości oklasków, no to Weronika Karwik, która ma zdecydowanie większą ilość kibiców. Chyba że pan Dariusz Kobacki jakiś efekt zamówił. Śmieszna sytuacja. Za chwilę zobaczymy powtórkę, nie wiem, czy byłeś, czy ci to nie umknęło czasem, Emil? Coś mi na pewno umknęło. No to mogło się skończyć faulem. O, zobacz. No na szczęście żadna biletów w pobliżu. O, tylko dwójka. ale wiesz co, Janek, my się śmiejmy, ale takie upadki bywają bardzo bolesne. O. Zwłaszcza kiedy na przykład troszeczkę, powiedzmy, w swoją prawą stronę byłby skierowany Kamil Szonszor, mógłby upaść na kan stołu tym, czym mężczyzna upadać na nic nie lubi w zasadzie. Tak, zdarzyło mi się kilka razy. No, mnie też, ale zapewniam, że wszystko u mnie w porządku. Przeszedłem gruntowne badanie. Nie wiem jak u ciebie, nie będę się wypowiadał. W każdym razie oczywiście chodzi o podbrzusze, chodzi o śledzione. No nic, spróbujemy dowiedzieć się po meczu, w jakich okolicznościach zakończył się. Myślę, że zaraz zostanie nam uaktualniony mecz tutaj. No 4-0, to już jesteśmy pewni do Weroniki Karwik. Ja jestem na 100% przekonany. A, pytasz o okoliczności. O okoliczności, no. Oczywiście żarty na bok. No dziewiątka z rozbicia musiała jakaś wpaść, coś czuję. Albo partia z kija ze dwie na przykład. No Wojciech Trajdus, myślę, że w podobnym czasie by skończył mecz. No tak, ale no to jest 15 minut dosłownie, no bo mamy tutaj 20 minuta, no około 5 minut trwała prezentacja. No niebywałe, porównując do meczu wczoraj pani w 8:00 do 3:00, który jeden trwał no 2 godziny. No nic. No i co? Zgodnie z zapowiedzią za chwilę... Przewaga, o którą apelowaliśmy niejako, tak życzeniowo mówiąc, zwrócony Kamila Szonszora. Siódemka pozostała na stole, również zgodnie z przewidywaniami. No tak. Zatrzymał się licznik Michała Muklewicza tymczasem na 30 kilku punktach. Na 36 dokładnie. Ale może właśnie takiego
dosłownie kopa potrzebuje Konrad Kleinschmidt. Może teraz on zrobi za 30 parę punktów. No, nie chciałby chyba dzielić się tytułami nawet z kolegą z drużyny. Tak, jednak, jest tak, jednak siódemkę musi ruszyć Kamil. Ale dobry kąt sobie wypracuje. Już takie coś widziałem dzisiaj, nie wiem czy to właśnie... Tak, widzieliśmy to. A ja nie wiem czy w ogóle nie jest to czasem trzeci mecz rzędu Kamila na stole telewizji, tak jakoś się poukładało. Na pewno półfinał z Danielem i chyba z Piotrem Wysoniewskim również pokazywaliśmy. Tak, faktycznie, mieliśmy spore przerwy, także spore przerwy z uwagi na fakt, że nie bardzo mieliśmy co pokazać, bo jak Państwo na pewno doskonale zdają sobie sprawę, wybór mieliśmy ograniczony z uwagi na to, że dzisiaj w grze było zaledwie 32, 48 zawodników. 27 punktów już na koncie Kamila, po tej bili 28, no i pytanie czy... Dołem. O. Chyba nie trafił. Tak, ale wziął poprawkę na poprzednie to rozbicie, nie wiem czy pamiętasz, wtedy na dwie bandy próbował rozbić, tak. No i lekko tylko musnął trójkąt, nic z tego nie było. Ale wydaje mi się, że Kamil chciał teraz bezpośrednio wpadać, bez tej bandy. Tak mi się wydawało, bo... No na pewno nie chciał w centrum, jakby od tyłu trafiać ten trójkąt, no bo zazwyczaj to się kończy tak właśnie jak się skończyło. Wiktor Zieliński jednak będzie bohaterem przy tym kolejnym, przynajmniej przy tym jednym, no, przy tej chwili, która przy trwa. Tej chwili, która trwa, z bohaterem Wiktor Zieliński, no ale dla niego szansa na zdobycie kolejnych punktów, nie wykluczone, że wystarczającej ilości punktów, która da mu drugi złoty medal. Tak, bo przypomnijmy, Wiktor Zieliński zaczął od brązowego medalu, stanął na podium obok Krzyśka Kaczmarka, przegrał w półfinale z Kamilem Szonszorem, w finale Kamil Szonszor pokonał Daniela Macioła, to odmiana 9 bil. Troszeczkę odwrotnie można powiedzieć, było w dziesiątka była później. Tak, dziewiątka, dziesiątka. Wygrał Kamil Szonszor przed Wiktorem Zielińskim, Daniel Macioł i Piotr Łysoniewski na podium w dziesiątkę. Wczoraj wygrał Wiktor Zieliński z Danielem Maciołem, a na podium stanął Kamil Szonszor i... Wczoraj? Tak. Kozakowski dzisiaj, Łysoniewski. Nie, Łysoniewski przedwczoraj. Krzysztofik. I Tomasz Krzysztofik, tak, zgadza się. No i dzisiaj na pewno z brązowymi medalami będzie... Z brązowym medalem będzie Adrian Kozakowski i Daniel Macioł. Czyli cała ta trójka, wielka trójka we wszystkie odmiany medale. No i to są pierwsze takie Wiktora Zielińskiego mistrzostwa, kiedy w każdą odmianę ma medal. I na pewno pierwsze, w których stoi przed realną szansą na aż dwa złote, rzecz jasna. Bo w grupie juniorów starszych to sprawa była prosta. Trzy razy Kleinschmidt. Za pierwszym razem przegrał w finale Jarosz, za drugim Muklewicz i za trzecim Ćwikła, tak, to było wczoraj. A na podium stawali Migdałek, no sporo tych zawodników stało, Max Król nawet się tam zmieścił. I Daniel Szymczak. Daniel Szymczak, dzisiaj Krystian Ćwikła. No i przyznam szczerze, że chyba Państwo się nie dziwią temu, co powiem.
zupełnie mylą mi się te nazwiska jeszcze jakoś z juniorami. Młodszymi poszło mi łatwiej, bo wiedziałem cały czas, jaki jest skład podium. I raz jednak była odmiana w postaci finału bez tego hegemona. I wystarczyło w zasadzie zostawić sobie w pamięci tylko nazwiska tych zawodników, o których mówiliśmy, że stają przed szansą, że mają, że w ćwierćfinałach jest taka furtka i przejdzie przez nią ktoś, kogo byśmy się tam nie spodziewali i na pewno nie wyobrażalibyśmy sobie choćby rok temu. No i właśnie tymi zawodnikami są bądź co bądź Tomasz Krzysztofik, jest Piotrek Łysoniewski i jest Krzysztof Kaczmarek, a dzisiaj... Sprawiedliwie można powiedzieć, cztery różne postacie się tu pojawiły. A dzisiaj Adrian Kozakowski. Dzisiaj Adrian Kozakowski. Trochę... Trochę można by powiedzieć pechowo... Cezary Jarosz. No, oprócz Cezarego Jarosza, który akurat ugrał medal, chodzi mi o młodszą grupę, czyli o zawodnika z Lubina? No, z Zielonej Góry chyba ustaliliśmy, ale reprezentujący tak, Lubin. DSB. Szymon Kazimierczak, dokładnie. Zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Równo grał bardzo, trzy ćwierćfinały bodajże zaliczył, oprócz czternastki. Tak, bo w czternastkę chyba nie grał wcale. Tak. W każdym razie no przyjechał i zrobił coś, co chwyciło nas za serca, no tak możemy chyba powiedzieć. I nie wiem, czy nie w debiucie w ogóle. Tak, zdecydowanie to był jego debiut. No i cóż, mogę powiedzieć, możemy powiedzieć, że to nazwisko w takich naszych kuluarze, kiedy rozmawialiśmy, z selekcjonerem, no to nazwisko padało i to w samych jak najbardziej pozytywnym kontekście. Oczywiście to nie jest obligatoryjne dla żadnych decyzji, ale ja będę trzymał na pewno kciuki za, może nie tyle za samego Szymona, co za jego taką mądrość, za taką dojrzałość, która pozwoli mu podejmować dobre decyzje, także za jego rodziców, żeby go w nich wspierali, bo to jest chłopak, no, kapitał na przyszłe lata, przecież Zieliński, Szonszor i Maciej nie będą wiecznie juniorami, a tego im wypada życzyć, bo w pewnym wieku bycie dzieckiem, no to już nie jest powód do dumy. Dlatego trzeba się rozglądać. No i są te nazwiska, szanowni państwo, są te nazwiska, na które będziemy liczyli. Właśnie Szymon dzisiaj się nam objawił, dosłownie objawił. Dominik Łapacz, ten chłopak ma ile? 7? Bartłomiej Łapacz, przepraszam. Ten chłopak ma przecież ledwie kilka lat. Są dwaj młodzi ludzie, którzy są zaangażowani w bilard i pewnie nas oglądają, dlatego pozdrawiam serdecznie Sambora Stachowiaka i Dominika Jastrząba. Przepraszam, nie wiem jak się to odmienia tak naprawdę, bo to jest nazwisko, a nie nazwa ptaka. I oczywiście ich rodziców, świetną pracę z nimi wykonuje Bogdan Wołkowski i ta praca, jestem przekonany, zaprowadzi ich nie tylko do medali Mistrzostw Polski. Oby ci panowie również znaleźli w bilardzie swoją drogę, oby również rozumieli, co to znaczy sport wyczynowy i co to znaczą wyrzeczenia i że najpierw przychodzi wysiłek, a potem satysfakcja. Tego wszystkiego i naprawdę życzę, bo to sympatyczne chłopaki i w głowę zachodzę, dlaczego ich jeszcze nie widzieliśmy na Mistrzostwach Polski, ale zamierzam naprawdę z nadziejami patrzeć na ich grę na Mistrzostwach Polski UKS-ów, na których na pewno się pojawią. Ja się trochę wzruszyłem, jednak nie wiem jak ty. Wiktor Zieliński teraz tak troszeczkę tak jak wczoraj Mayweather z Pacquiao. Mayweather to taki układ, że tak powiem. Pacquiao to jest atakujący i tak troszeczkę z tego z zagardy i atakuje ten układ Wiktora, zostawiając przed nim jakieś trudności. No i co, mamy już na prowadzeniu juniora z Poznania. Junior z Poznania. No, że nigdy tak Wiktora nie określaliśmy tak naprawdę. No to tego ale no jest juniorem z Poznania. No, potwierdza to Urząd Stanu Cywilnego i władze Rzeczpospolitej Polskiej. Bo to wynika z metryki Wiktora. Ale teraz błąd. I co, zobaczymy juniora z Tczewa? Juniora z Tczewa. No chyba, o ile nie przychodzi to dziesiątka, możliwe, że jednak jest do zagrania, czego ciężko ocenić. Jeżeli jest, no to naprawdę
Albo przy użyciu lekkiego takiego Maseia, albo ledwo, no właśnie, próbował tak lekko chyba zakręcić boczną rotacją białą bilę, żeby zmieścić się tam do tej dziesiątki. To się nie udało, zahaczył po drodze coś inną tam kulę, no i zatrzymał się w tym podejściu. Na ilu poprzestał? Chyba na 34 punktach, czy 34 punktach, czy też 35. Za chwilę będziemy mieli aktualizację. Tak jest, tymczasem Kamil 35. No i tak powiedzmy troszeczkę szczęśliwie pomylił się, bo bardzo łatwego podejścia nie zostawia. Wiem, że oglądają nas ludzie z Poznania i z Tczewa, a zgaduję to na podstawie choćby wiadomości prywatnych, które dostałem. I ciekaw jestem, kogo jest więcej, dlatego zapraszam pod nasz stream, szanowni państwo. Niech Poznań pokaże, że żąda Wiktora ze złotem. Niech Tczew pokaże, że Kamil skóry tanio nie sprzeda. Zapraszam do tej konfrontacji pod naszym streamem, nie bezpośrednio, bo krew mogłaby się polać, a nie chciałbym za to brać odpowiedzialności. No i tak w zasadzie niewiele wiemy na temat cały czas tego finału dziewcząt, bo to jest wiesz co, Janek, ten finał dziewcząt zniknął dosłownie jak w trójkącie bermudzkim. Był, zniknął i nikt nie wie jak. Chociaż no nie wyobrażam sobie z moim absolutnym brakiem jakiejkolwiek empatii podejście do zwycięzczyni i zapytanie, jak to się stało. No nie wyobrażam sobie, że odebrałbym tej młodej damie, bo na pewno jakaś młoda dama wygrała radość. Także nie wiem. A nie mamy aktualizacji, tak? Gdzieś może jest, tylko nie odkryłem, zamknąłem. No po prostu nie zrobię tego, bo nie umiem. Ale ucha nadstawiać będę i może stosowna wieść w nie wpadnie. No nic, mamy sporo tam Kamila. Kinga Pietrzak 4-0 wygra. O proszę. Czyli pan Kobacki tam nie wiem na ile rok klaskał, ale zastąpiłby na pewno Piotrowi Rubikowi, jeżeli sam wydał ten dźwięk, cały chór, w tym się mówi ta Janaszka. No cóż, brawo Kinga Pietrzak, można powiedzieć, że tam gdzie się dało, to Wiktoria, Weronika Karwik oczywiście i Kinga Pietrzak medalami się podzieliły. Z powrotem Wiktor Zieliński będzie konstruował podejście, no niełatwe zadanie przed nim na start, bo i wyszedł sobie za daleko, jeszcze biała do tego skrojona z bandą, no z czego to będzie rozwijał nawet, jeżeli jest, tak. Wbicie mamy, nie wiem czasem, czy nie z białą bilą, Wiktor, to zagranie, no nie, biała pozostaje na stole, no ale nie wyobrażam sobie tutaj próby wbicia w wykonaniu Wiktora, w próby wbicia i rozbicia, no to byłoby szaleństwo. W każdym razie, no dwie bile zdjął ze stołu Wiktor, aha, siódemka w trójkącie pozostała, więc zobaczymy ją na punkcie bazy. No ale w dalszym ciągu nic to nie zmienia w kontekście kontynuowania gry, centralnie wręcz względem środkowej łzy. No i najprawdopodobniej bezpieczna na stopa. Tak jest. Siódemka wróci na plac gry. Ustawimy jeszcze raz najprawdopodobniej trójkąt, jeżeli się nie uda dokleić. No ma teraz Wiktor choćby cień szansy na punkty, tak, o, nawet nie cień. To jest taki dość intensywny cień. Tak jak, nie wiem Janku, czy znany ci jest bardzo poruszający wiersz Mickiewicza, listy to film, do M. Tam nie. Właśnie jest mowa o takim cieniu, który im szerszy krąg zatoczy, tym bardziej pamięć pomroczy. Czyli cienie też mają różne stopnie. Znany ci jest, wiesz, nie. No jaki na...
No to mogłeś powiedzieć. Co mogłem powiedzieć? No w podstawówce był. No. Ja tam w szkole. On był, ale nie wiesz, czy ja tam byłem. Ja tam chory byłem. Ja tam w szkole kamieniami nie rzucałem. No dobra, mamy już chyba na dłuższy czas Wiktora przy stole. Wydaje się, zaczął panować nad tym układem. No wciąż jest tutaj skupisko, Bill, tak. ale ma jeszcze kilka dostępnych, z których mógłby ewentualnie... Ale to nie będzie tak naprawdę tutaj naruszyć. Łatwe. No teraz straciliśmy taką wizję chyba. Bo... Tak, no wciąż z dziesiątki będzie mógł i chyba ruszać. Szóstka przechodzi, bo tak się patrzy na zieloną szóstka, no jeżeli szóstka przechodzi, no to jest bardzo dobrze. Tak, dla na razie Wiktora. Musi w ten sposób to rozstrzygać. Zdejmie ósemkę najprawdopodobniej ze stołu. No i zobaczymy teraz po tym zagraniu, czy to wszystko przechodzi, czy jednak z dziesiątki będzie wjeżdżał w ten układ. No, ciekawe informacje do nas docierają. Tak, tak. Miło nam, że jakoś powiedzmy jest polemika z naszą bracą, to znaczy, że ktoś nas ogląda i polemika, każda polemika jest rozwijająca, no prawie każda. Tak, szóstka jednak była dostępna w międzyczasie, no i super, super rozbity układ. To tak jak taka supernowa, kiedy gwiazda eksploduje, w każdym kierunku równomiernie rozchodzi się energia, wyobrażana tutaj w tym układzie przez Bile. No i proszę bardzo, trójka, jedynka, potencjalne kandydatki na breakową, chociaż nie idealne. Trójka, jeszcze dwunastka ewentualnie. Tak, ale taką bilą. Wiem, że z Piotkiem Kudlikiem, który trenuje Wiktora, czasem w zasadzie często rozmawiał i zdradzał mi, że często zachęca Wiktora do tego, by nie bał się rozbijać spod trójkąta i tutaj kłania się jedenastka. Właśnie tak jak ty, Janek, mówiłeś, że lubisz ale najbardziej. Ale jedenastka chyba wchodzi w... No i trudno mi sobie wyobrazić, by wchodziła. Wydaje mi się, że wchodzi. No i zdejmuję ją właśnie. Nie. Nie, jeszcze. Jeżeli nie wchodzi, to jest taka na styku i nie wiem, czy będzie do zagrania po ustawieniu trójkąta. Nie jestem pewien, to nie jest jeszcze taka optymalna, jakby tak. No Wiktor też. Wiktor wie w zasadzie mniej więcej tyle co my i być może. I raczej nie zaryzykuje, jeżeli nie ma stuprocentowej pewności, że będzie mógł jedenastki rozbić. Ale gdyby mógł, to faktycznie z tej jedenastki można by tak rozbić, no właśnie. Do dwójki teraz i zaraz będziemy wiedzieli, którą bilę chce mieć na jako breakową. Mozolnie, ale odrabia straty Konrad Kreinschmidt. Tak, tak, tak. Konrad to akurat w czternastkę lubi grać mozolnie. No i nadal nic nie wiemy tak naprawdę. Chyba jednak na stopa do trójki. Tak, no bo to wygląda, tak. No, czyli jednak jest możliwe. Zaufał Wiktor. No to nie będzie ten wariant, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Wewnętrzna i dookoła, najprawdopodobniej ten drugi. W takim przypadku zewnętrzna rotacja i zahaczenie tej skrajnej, tej narożnej, o tak. No teraz pytanie, czy biała czy nie w ogóle wchodzi, biała nie wyszła, tak. No nie wiem, czy tu sędzia nie będzie potrzebny przy stole. No mają panowie obrys. Tak, 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 tak. To na pewno pomogło Wiktorowi w ocenie sytuacji. Bo sobie Karol Skowerski do treningu zrobił. Tak, biała weszła w... No... No to było ryzyko tak naprawdę, które podjął Wiktor. Wydawało się, że na stopę mógł grać trójkę. Okazuje się, że nie mógł. Ale zobacz, jest sporo miejsca jednak do trójkąta mimo wszystko. Tak. Ale wydaje mi się, że to była ta kula właśnie, która wymagała tego zagrania z prawą rotacją, uderzenia w trzynastkę i ucieczka tak na środek stołu, bym powiedział. To są takie... Chociaż też zależy, bo w pewnych warunkach... Książka Ralfa Eckerta się kłania. Tak, Biral nowoczesny. Chociaż z drugiej strony myślę, że gdyby tak miał ze 25-30 cm białą od 11, to mógłby się pokusić, pomyśleć przede wszystkim o taką mega intensywną dolną rotację, która implodowałaby białą w środku tych kul. No to już jest losowe, ale mogłoby też przynieść efekt. W każdym razie do teraz Wiktorowi nie w głowie takie
takie wariacje. Teraz no, zostawi dziewiątkę, ale czy zostawi białą na stole? No to znacznie ułatwi Kamilowi. No i ma teraz Kamil taki szkolny, w zasadzie można powiedzieć, układ treningowy dla 14-1. A zwróćmy uwagę, już tylko 9 oczek brakuje Wiktorowi Zielińskiemu. Jeszcze się rozciągnie Kamil. Aha, do 60 grają faktycznie. To już tak jakby, oczywiście 10, bo faul odbiera jeden punkt Wiktorowi. Jasne. No, Wiktor może przegrać na własne życzenie, musimy sobie zdać z tego sprawę. Kamil Szonszor może, bo dostaje taki w zasadzie no wymarzoną sytuację, jeśli trzeba nadrabiać straty. Rywal nie jest jeszcze o włos, czyli jest jakiś tam margines, mam już 30 punktów, czyli jestem w połowie drogi. No nie, nie tym razem na pewno. Nie rozumiem tej decyzji. Wyobrażam sobie, że na treningu grając w 14-1 Kamil Szonszor ma breakową mniej więcej tam, gdzie miał dziewiątkę, a białą stawia sobie w linii prostej z dziewiątką, mniej więcej na wysokości pola bazy, żeby było trochę trudniej, i to trenuje. I tak otwiera układy. Dziwne, bardzo, bardzo dziwne. No, po prostu nie trafił Kamil, no, teraz to również nie trafił. Bez wielkich konsekwencji, tylko ale jeden punkt odejmiemy od... Tak, tylko spodziewałem się, że... Że bezpośrednio w trójkąt, tak. Tak. No jakaś inna koncepcja. Chciał te dwie takie singlowe kule tu pod trójkątem trafić. No dziwne. Jak mogą być wiesz dwie co? Singlowe? Znaczy, no... Dublowe. Nieważne. No źle to powiedziałem, faktycznie. W każdym razie mogła być już taka sytuacja, że ta... No, Poczekaj, bo to ważne. Rzadko się zdarza. Juniorzy starsi wzięli czas. Ta dziewiątka, bo to bodajże dziewiątka była kulą, którą zagrywał tak, Kamil. Możliwe, że no my tego nie widzieliśmy z tej perspektywy, że stała za nisko i przy intensywnej nawet dolnej rotacji niekoniecznie mógłby rozbić ten trójkąt, a jeżeli by rozbił, to tylko zahaczył, co groziło jeszcze białą bilą w narożnej kieszeni. W zasadzie różne tam faktycznie mogły zaistnieć scenariusze. Teraz pogramy troszeczkę na faule. Oczywiście Wiktor od minus jeden jeszcze raz. Wiktor Zieliński ma już dwa faule z rzędu. No i teraz musi się skupić na dobrym rozbiciu, bo trzeci faul spowoduje po pierwsze stratę aż... wiadomo, 15 punktów dodatkowo, oprócz tego 16, który się pojawi za trzeci faul ewentualnie. No i trójkąt i w zasadzie partii od początku. Tymczasem widzimy, że Konrad Kleinschmidt dużo strat odrobił. Nie, teraz faulu absolutnie nie było. No i tak, sporo ten 50 punktów... Nie, przepraszam. No to za to nie dajemy. Ale łatwa odstawna dla Kamila. No, ale tam łatwa i skuteczna. Jest tam jakiś chyba magnes w tej kieszeni, bo blisko, blisko się tam kręci ta biała tak, zwykle. Tak, bardzo dobrze to wyszło. Dla Kamila Szonszora dokleił białą bilę do bandy. Przerzedza nam się tutaj ten układ, troszeczkę nam się przerzedza i jest Wiktor Zieliński, proszę Państwa, ma teraz czwórkę na rozpoczęcie tego układu, ma kilka bil wolnych, ma bile, z których może otwierać trójkąt, ale otwiera od razu i podejmuje pochopną decyzję. Pytanie tylko, czy będzie za nią skarcony w jakikolwiek sposób, bo jeżeli nie miałby ponieść konsekwencji tej decyzji, to tylko poprzez to, że dwunastka przechodzi. Niewygodnie będzie się składał do tego zagrania, ale... Ma niebieską kulę, już teraz się uczeszył, już teraz wstrząsnął kijem, bo ma 51 punktów i brakuje mu ledwie 9. A więc, szanowni Państwo, spójrzmy prawdzie w oczy, może późno, bo późno, ale prawda jest taka, to jest pojedynek o to, który z juniorów rządzi w Polsce w tym roku w kategorii młodszej, bo Kamil Szonszor oczywiście wypracował sobie przewagę, ale Wiktor sukcesywnie albo pilnował
pilnował tego dystansu, który dzielił obu zawodników w klasyfikacji medalowej, a kiedy już przyszła okazja, to znaczy wczoraj, to zaczął wchodzić na tę ścieżkę mistrzowską, wygrywając finał ósemki przeciwko Danielowi Maciołowi. I teraz jeżeli nie popełni błędu, a wydaje się, że go nie popełni, bo nie bardzo jest na czym go popełnić, to będzie miał drugie złoto. Zrówna się pod względem dorobku medalowego z Kamilem Sząszorem, mając dwa złota, srebro i brąz. Ilu bil pozbył się ze stołu? Zarejestrowałeś? Nie, bo się podekscytowałem. Ze cztery. W każdym razie no będziemy wiedzieli na pewno. Wiktor Zieliński nam da znać, dlatego chyba już teraz musimy tak by zrobić dobrą minę do złej gry, podnieść głos i trzymać go, aż nam Wiktor nie pozwoli go opuścić. No, nieoczekiwany ten obrót. Mamy smaczek na koniec tych mistrzostw. Wydawało się, że to będzie takie monotonne, takie jednoznaczne, takie przyjechał Kamil i pozamiatał, ale jednak nie. Jednak jest kwestią otwartą, kto będzie najlepszym zawodnikiem tego turnieju w kategorii młodszej, bo w kategorii starszej to już się wczoraj rozstrzygnęło. No i na pewno będą panowie chcieli coś sobie udowodnić. Przypomnijmy, to jest trzeci finał w 14-1 obu dżentelmenów. Dwa razy wygrywał Sząszor, Zieliński będzie chciał to przełamać. I czy jest lepsza okazja na turnieju, na którym to ten znakomity rywal gra bilard życia? No chyba nie. Oj, kradnie. Ostatnie akty tego spektaklu, jakim były Mistrzostwa Polski Juniorów, Kamilowi Sząszorowi Wiktor Zieliński. No i może jeszcze jakiś dramatyczny zwrot się zdarzy, ale trudno to sobie wyobrazić, bo jest teraz spokojny. Nie ekscytuje się Wiktor, sprawdził przed chwilą wcześniej wynik. Teraz też chyba jeszcze raz sprawdzi. Weźmie łyka wody, czy spojrzy w protokół, by zobaczyć, ile ma punktów. No to jest siódemka, na którą pozycjonował idealnie. Delikatnie. Uwalnia sobie jeszcze ósemkę. Ósemka na mecz najprawdopodobniej. Prawdopodobnie tak. Ma wolną jeszcze dziesiątkę. No i za chwilę się przekonamy. Kamil Sążol już się podnosi. 60. punkt. Tak jest. Wiktor Zieliński zrównał się z Kamilem Sząszorem, a więc sprawiedliwy, najbardziej sprawiedliwy z możliwych sprawiedliwych finałów na koniec. Dwóch najlepszych zawodników się spotkało, za to im dziękujemy, że trzymali nas w tej niepewności Państwu. Dziękujemy za te mistrzostwa i kiedy juniorzy starsi skończą pojedynek do 70, zapraszamy na ceremonię medalową, a chętnych wolontariuszy na skręcanie rurek w klubie. Dzięki Ci, Janek, za te mistrzostwa. Dziękuję również. Zwłaszcza, że kostka Cię pewnie boli. I co? Widzimy się z Państwem za tydzień. Puchar Polski Kobiet. Tak, także proszę nie oddychać zbyt głęboko z ulgą. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.